Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Jutro odpoczniemy nie tylko od upałów, ale również od gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Ale dzisiaj w nocy w wielu regionach pogoda jeszcze będzie niebezpieczna. Burz spodziewamy się przede wszystkim w regionach centralnych, a także lokalnie na wschodzie i na południu Polski. Tutaj na zachodzie będzie pogodnie, padać ani grzmieć nie powinno, ale również tutaj najniższa temperatura 14 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu około 18 stopni. W regionie łódzkim również jeszcze dużo chmur, będzie burzowo, a na termometrach 16 stopni w Kutnie czy Łodzi i 17 w pozostałych miastach. Wiatr w nocy będzie słaby, tylko w czasie burz może przybierać na sile, a ciśnienie atmosferyczne będzie wolno rosło. Jutro dużo więcej spokoju w pogodzie niż jeszcze dzisiaj. Wprawdzie na północy, w centrum czy na wschodzie może się mocniej chmurzyć, ale padać na pewno nie będzie. I temperatura umiarkowana dokładnie wyniesie od 23 stopni w Polsce północno-zachodniej do 25 w głębi kraju i lokalnie na wschodzie Polski. W naszym województwie również przyjemne 25 stopni, do tego dużo słońca, a zachmurzenie małe lub maksymalnie umiarkowane. Parasole nie będą nam nareszcie potrzebne. Wiatr jutro w ciągu dnia będzie słaby, ciśnienie będzie rosło, a pogoda w sobotę bez większego wpływu na nasze samopoczucie. Ja życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnych prognozach pogody.